Nie no, szanujmy się. Jak oni mogą rywalizować w ogóle? Przecież FIFA w końcu ma nowy silnik, tak jest! Pozbywamy się tego gównianego Frostbite'a, panowie! Co? Nie, nie. Nie, nie, wypieram tą myśl z mojej głowy, nie. Nie, 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 nie. Myślałem, że przez ostatnie lata doszliśmy do wniosku, że to kompletnie nie działa w grach piłkarskich, więc kaj oni to ciepią, jak to tu nie, no to nie pan, przecież ta piłka, no co, czy to nie? Ja już sobie zacierałem rączki, mówię, ho, PS ma Unreal Engine, ciekawe co wymyśli Electronic Arts. I wiecie co mamy? Pozwólcie, że wam to zobrazuję, żeby jakoś lepiej to przedstawić. Powiedzmy, że Modric to są gracze, a Chiellini to są Kanadyjczycy. A pies was jebał, biedaki! Podaj wynik! Jestem świadomy, że jest to nowa generacja Frostbite'a, ale ten silnik już wielokrotnie udowadniał, że do gierek piłkarskich raczej się nie nadaje. Może tam z wyjątkiem 17, ale reszta to był dramat. Chcę naprawdę wierzyć, że ta zmiana numerka to będzie przełomowa, że to nie jest tylko liczba, ale znamy też historię i oni są, jeśli chodzi o zmianę numerku i sprzedawanie tego samego produktu w nowym opakowaniu, są naprawdę dobrzy. Z drugiej strony jest PS, totalnie podobno odmienione i pierwszy raz w historii powiem, że jestem ciekaw, co Konami przygotowuje, bo ostatnie lata to nawet nie spojrzałem na to opakowanie. Zaznaczam, że jeśli się okaże, że to są zmiany tylko graficzne albo ten słynny realizm, który będzie polegał na tym, że nie wiem, gościa złapie dwuja w ciągu meczu i będzie musiał zejść do szatni. W takim wypadku przysięgam, że będę żądał zwrotu pieniędzy nawet za wersję demonstracyjną. Powód, przez który nie wybierałem tej produkcji, był taki, że gameplay jest po prostu dla mnie trochę za wolny. No, jakby mecz trwał 90, no bo trwa 90 minut, ale to jest gra, no to wtedy miałoby to sens, ale jak mecze trwają 12, a akcje się wykonuje 3 godziny, to dla mnie to było trochę nudne. Ale jedną rzecz trzeba pochwalić, no bo jak ludzie, mówię, lubią ten realizm cały w piłce nożnej, to PS zdecydowanie geruje nad FIFA w tej kwestii. No tutaj nawet nie ma, no bo jeśli chodzi o grafikę chyba też, chociaż ten Griezmann, no jak teraz patrzę, to wygląda jakby dostał w lewu, ale ogólnie jest na plus. FIFA jedyne co widziałem ostatnio realistycznego, to jak Werner walnął z głowy 600 metrów obok bramki. Kwestia realizmu ponań też ma wiele do życzenia, no może się zdarzyć, że zagramy totalnie niezgodnie z prawami z fizyki, ale piłka dojdzie idealnie pod nogi. W następnej akcji wyjdziesz sam na sam, twojemu zawodnikowi pomyli się wschód z południem, no i niestety podanie nie dojdzie. Mamy też już potwierdzenie, że ten stary silnik, który mamy teraz, będzie na konsolach starej generacji. Można było się tego spodziewać, ale dalej boli, bo jak sobie pomyślisz, że to będzie FIFA 20 Volt 3, oj, oj, moja wątroba! Jak kilka lat temu właśnie przeskakiwałem z Xboxa 360 na PS4, no to tego nie odczułem, bo od razu wskoczyłem na FIFA 15, jakby no, zapomniałem o poprzedniej generacji, ale tutaj będzie ciekawie. Współczuję osobom, które nie będą mogły sobie zagwarantować, czy to PS-a, czy to Xboxa do tego października, żeby kupić PS-a, czy to FIFA, no bo będzie to praktycznie ten sam odgrzewany kotlet, chociaż jak sobie myślę, to ja zrobiłem to samo w tym roku. Jeśli by się okazało, że to są dwie zupełnie inne gry z tych dwóch generacji, to przysięgam, że kwestia wylewów nie zostanie zakończona. Ona też będzie poruszana z PS-a czwórki, no bo to jest zbyt piękne, żeby zapomnieć! Gdzie z tej jedynce przed każdym meczem stewardy przez 0,7 żytniej walą, no bo przecież człowiek nie wyciemie! Dobra, ale trzeba poruszyć też trochę tego PS-a, no bo widać było, że zaczęli podejmować jakieś kroki. Chyba widzą chłopaki, gdzie jest problem i od początku już widziałem tutaj, że tak, najpierw Atalanta zakomunikowała, że podpisuje kontrakt z PS-em, to samo Napoli, tylko wiecie co? To jest jakbyście zabrali ciasto z kebaba i zapomnieli o środku. Kwestia licencji jest bardzo ważna i o ile nie wpływa ona na gameplay czy na, nie wiem, na cokolwiek innego, to działa podświadomie i ludzie po prostu wybiorą to, co jest oficjalne, a nie to, co na przykład ma, nie wiem, North London Red. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o sprzedaż, to jest marketing. I tutaj, jeśli chodzi o FIFA, to jest majstersztyk, geniusz, to jest topka elita światowa. Grając to od lat i oglądając te wszystkie zwiastuny, bardzo łatwo zobaczyć można przez tą iluzję i jest to po prostu bardzo ładnie zapakowany prezent z jakimiś kokardkami, a w środku jest przeterminowany jogurt. Dla osoby, która w tym nie siedzi, wygląda to na produkt, który leczy raka. Piłka jest zagrana w João Félixa, brawo, dobre przyjęcie Portugalczyka, ma przed sobą 6 zawodników Realu Madryt! Co wykombinuje zawodnik Atletico, jest bardzo blisko pola karnego, bardzo ładny swoją bramka! Tudum, tudum. Jadon Sancho na prawej stronie, musi być dobre dośrodkowanie, bo w środku jest Erling Haaland. Haaland! Cudownie wyskoczył Haaland i mamy bramkę! No, te manualne główki chyba nie sprawdziły się tak jak powinny. Unreal Engine, no jest to nadzieja na tą lepszą rywalizację. Jak kiedyś PS FIFA i cała ta społeczność była podzielona, to teraz społeczność FIFA chce, żeby ten PS był lepszy, bo to będzie oznaczać lepszą FIFA i to by było piękne rozwiązanie równania. Jeśli nie teraz,
To nie wiem kiedy. Nie wiem, czy może być w ogóle lepszy moment, żeby zaprezentować coś, nad czym się podobno tyle pracowało. No hype jest ogromny, no mają taką szansę, żeby pokazać coś, żeby zmienić cokolwiek. Szczerze chciałbym, żeby im się udało i kibicuję im, bo uwierzcie mi, jak im się uda, to my też będziemy szczęśliwsi, bo to, co jest na ten moment, to jest niestety nie do zaakceptowania. No musi być konkretny rywal na rynku. Pamiętacie, jak w zeszłym roku mówiłem, że nie mam totalnych nadziei na nic i po prostu czułem, że to będzie skipier typowy, nie? No to w tym roku jest inaczej. Naprawdę mam, że i jedna, i druga strona się postara... No nie, dobra, bo to już brzmi, jakbym miał naprawdę jakieś nadzieje. No wiecie, o co chodzi. Jeśli chodzi właśnie o PS-a, niech on będzie bardziej dopracowany i mówię, jest ten nowy silnik, to zobaczymy, co mają do zaoferowania. Ale jeśli właśnie chodzi o FIFA, żeby ten obraz z gry, to co widzę przed moimi oczami, było totalnie różne od tego, co widziałem w ostatnich 2 latach, bo to są dwie prawie te same gry, może z różnicą Bridge'a czy Dragbacków. Na PC-cie im się już tak nudzi, a w ogóle są takie zabezpieczenia, że wystarczy ci Paint, żeby zhakować całą grę. Chociaż jeśli mam być szczery, to na konsolach też są podobne sytuacje. W Weekend Foot Champions, tylko tam to twoi zawodnicy tracą połowę umiejętności. Podsumowując, czy będzie to rok PS-a? Nie no, to na pewno nie, Jezus Maria, o czym mówimy. Ale czy on może coś podziałać i coś zaszaleć? Tak, bo jest to, tak jak mówiłem, najlepszy moment na to, żeby to zrobić. FIFA wychodzi na silniku nowym, to za dużo powiedziane, na nowej odmianie, o, tak lepiej. Jestem ciekawy tego, co się wydarzy i pamiętajcie, że nawet jeśli w zwiastunie wasz napastnik będzie idealnie kończył, to w kluczowym momencie Foot Champions wiecie, co będzie się działo, oj wiecie, bo my już wiemy, o co chodzi. Jeszcze ten MyClub mogliby to rozbudować, bo nie oszukujmy się, Ultimate Team jest 63 tysiące razy bardziej rozbudowany niż odpowiednik w PS-ie, to nawet nie jest śmieszne. Tam posiedziałem, coś pokombinowałem, pokupowałem paru zawodników, ale to nie jest ten poziom. Myślicie, że jest szansa na nawiązanie walki pomiędzy jedną a drugą firmą? Czy jednak ten rynek jest już stracony?